I tym oto akcentem zapraszam Was do obejrzenia dzięki Tomkowi, który skomentował jeden z moich filmów i zaproponował, abym zrobił film, zrobił materiał na temat, słuchajcie, światła, zdjęć przy świetle multi czy przy świetle stroboskopowym. Zapraszam do oglądania. Zaczynajmy. Dobra, na samym początku należałoby powiedzieć, co to jest światło stroboskopowe. Czy tryb multi w lampie błyskowej. Używam lamp błyskowych, które mają właśnie napis multi, czyli potocznie stroboskop. O co w tym chodzi? Tryb multi jest to tryb, który umożliwia podczas naświetlania jednej klatki filmu, umożliwia, słuchajcie, błyśnięcie kilkukrotne lampy błyskowej. Po co zatem jest taki tryb multi? Tryb multi jest głównie po to, aby zarejestrować różne etapy ruchu czegokolwiek na zdjęciu. Tak jakbyście wzięli wycinek filmu, wszystkie klatki i zlepili to w jedno i żeby te wszystkie klatki były na jednej. Mniej więcej tak to wygląda. Najprościej, najszybciej właśnie w ten sposób można to wyjaśnić. Przygotowując się do tego filmu, musiałem przejrzeć trochę tego całego internetu, wygrzebałem jakieś stare gazety fotograficzne i znalazłem to, co pamiętam jeszcze z czasów co najmniej 20 lat temu, czyli w gazecie było, słuchajcie, pokazane, jak się robi takie zdjęcia. No troszeczkę realia się zmieniły, bo wtedy były tylko i wyłącznie te zdjęcia na filmie. Czyli nie można było, znaczy można było, ale kosztowało dużo, nie można było podchodzić do tego zdjęcia milion razy, tylko tyle, na ile się miało klatek w filmie i było nieco trudniejsze, trzeba było się do tego przyłożyć, ale po obejrzeniu tego filmu i po zasubskrybowaniu, aby oglądać kolejne, myślę, że będzie Wam łatwiej. Dobra, na samym początku musimy chyba rozwiać wątpliwości wszystkie, jak tej lampy użyć w trybie multi. Jeżeli sobie poprzeciskamy te wszystkie nasze menu, dojdziemy do trybu multi i co? I mamy do wyboru kilka funkcji. Pierwsza funkcja to jest moc lampy błyskowej, druga funkcja to jest najczęściej ilość błysków, a trzecia funkcja to jest właśnie odstęp między błyskami. Wracając. Po co jest ustawiona moc lampy błyskowej? Słuchajcie. W momencie, kiedy używamy lampy błyskowej na pełnej mocy, czyli najczęściej w ułamkach jest podawana moc lampy błyskowej, czyli 1 przez 1 to jest pełna moc, 1 druga połowa mocy itd., itd. Nie będę tego tłumaczył, bo chyba każdy sobie to jest w stanie zwizualizować, o co w tym chodzi. Natomiast musicie pamiętać o takiej kwestii, że jeżeli będziecie używać lampy błyskowej i będziecie chcieli błysnąć, dajmy na to, dwa razy, to nie możecie użyć 100% mocy tej lampy błyskowej, ponieważ lampa błyskowa nie zdąży się po raz drugi naładować i drugiego błysku już nie będzie. Jeżeli, dajmy na to, chcemy mieć dwa błyski, to powinniśmy ustawić minimum 1/2 mocy, tak żeby kondensatory nie potrzebowały się doładowywać, a żeby lampa błyskowa wyczerpywała tą moc, którą już przed zrobieniem zdjęcia już zgromadziła w kondensatorach. Jeżeli chcemy użyć 5-krotnego błysku, powinniśmy sprawdzić, jaka jest moc lampy błyskowej i powinniśmy użyć 20% z tych naszych 100%, czyli 1/4 mocy lub mniej oczywiście. Jest trochę bezpieczniej, jeżeli dacie troszeczkę mniej. Przekonałem się o tym sam w momencie, kiedy lampa na przykład jest zużyta, kondensatory już trochę nie mają tej samej wydajności, przepraszam bardzo, i lampa błyskowa przy ostatnim błysku na przykład błysła trochę później i na zdjęciu już nie było tego błysku zarejestrowanego, więc można troszeczkę mieć taki bufor bezpieczeństwa i zmniejszyć jeszcze o jedną podziałkę tą moc lampy błyskowej i wtedy będziecie pewni, że to właśnie wyjdzie. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, to właśnie
ilość błysków. I tam jest od jedynki, gdzie pamiętajcie, że jedynka to nie będzie właśnie tryb multi, prawda? Chyba się zaczyna od dwóch, czyli od kilku błysków. Więc ustawiamy ilość błysków, moc lampy błyskowej, już wiemy mniej więcej jak to ustawić. I trzecia funkcja, którą powinniśmy ustawić, to częstotliwość błysku. Częstotliwość błysku wyrażana jest w hercach. Herc, jednostka herca, to jest 1 przez sekunda. W tym momencie musimy sobie wybrać to, ile byśmy chcieli błysków i w jakim czasie te błyski mają się zmieścić. Dajmy na to, jeżeli będziemy mówić cały czas o tej jednej sekundzie. Dajmy na to, jeżeli w jednej sekundzie chcielibyśmy uzyskać 5 błysków, to powinniśmy ustawić moc lampy błyskowej na tak, żeby wystarczyło. Czyli nie na połowę, nie na 1/4, ale na przykład na 1/5 mocy. I wtedy wszystkie błyski, czy na 1/6 mocy, czy na 1/8 mocy i te mniejsze wszystkie oczywiście też dają radę. I w tym momencie te wszystkie błyski się zmieszczą. Teraz ustawiamy ilość błysków, już wiemy jaką mamy moc, ile mamy błysków i teraz ustawiamy czas tych błysków, w jakim odstępie czasu one wszystkie mają być. Czyli przy jednej sekundzie powinniśmy ustawić na przykład 5 Hz, czyli 5 przez sekunda, to wychodzi ile? 5 błysków na sekundę. Dokładnie tyle. Lampa sama sobie policzy, ile, że będą te wszystkie równe odstępy. I ostatnia funkcja, czyli ogniskowa lampy błyskowej, czyli zoom. Oczywiście to nie jest ogniskowa lampy błyskowej, to jest odpowiednik tej ogniskowej wyrażonej w milimetrach, tej, którą macie akurat w obiektywie. Więc o tym za momencik Wam powiem, jak tego użyć w tym momencie i jak to mniej więcej kontrolować. Przeglądając wszystkie swoje czeluści, wszystkiego, całego internetu i wszystkich swoich starych gazet fotograficznych, odkopałem oczywiście starą gazetę, gdzie było wyjaśnione, co to jest malowanie światłem. Tak się nazywało. Natomiast to gazeta, która ma już co najmniej 20 lat. Ale słuchajcie, tam właśnie, to może to nie było takie typowe malowanie światłem jak strobo, ale tam było wielokrotne błyskanie na zdjęciu. I co było, słuchajcie, jeżeli teraz na przykład sobie wejdziecie na jakąkolwiek stronę internetową, w Google'ach sobie wpiszecie zdjęcia stroboskopowe, to jestem pewny, że w większości przypadków pokaże się Wam, co? Oczywiście piłka do koszykówki w locie. Nie mogłem tego nie zrobić. Nie mogą Was zawieść. Zrobiłem. Pojechałem na salę gimnastyczną w nocy. Zgasiłem tam światło. Widać było, jak wchodzę na tą salę gimnastyczną, prawda? Zgasiłem tam światło, rozstawiłem aparat, ustawiłem się, poprosiłem znajomego, pozdrawiam znajomego, Michała. Ustawiłem się, ustawiłem światło, kombinowałem się ze światłem, czy światło ma błyskać w moją stronę, czy z mojej strony. Aczkolwiek cały czas coś tutaj nie pykało. Ustawiłem wszystko to, co mówiłem, czyli kilka błysków, policzyłem wszystko i tak dalej, ale sami zobaczcie, co wyszło. No chyba coś tutaj nie gra. Dlaczego, słuchajcie, ta piłka jest taka, a nie inna? Dlaczego ona jest przezroczysta? Już Wam mówię. Zobaczcie też na mnie. Ja jestem zarejestrowany w kilku pozach. Za każdym razem, kiedy lampa błyskała, doświetlała też mnie. I jestem w kilku miejscach naraz, tak naprawdę. W momencie, kiedy lampa błyskowa błyskała, kiedy piłka zaczynała lecieć, to doświetliła tą piłkę. Jeżeli piłka przemieściła się, to lampa błyskowa błysnęła po raz kolejny, doświetliła ten drugi etap lotu piłki. Natomiast zwróćcie na to uwagę, że ona naświetliła ten pierwszy etap piłki i, że tak powiem, spowodowała to, że piłka została przezroczysta. I teoretycznie powinno być tak, że ta pierwsza piłka jest najbardziej przezroczysta, a ostatnia najmniej. Nie do końca tak jest, bo na samym końcu piłka jest naświetlona, ale przy wcześniejszych błyskach także było naświetlane tamto miejsce, które jest za tą piłką. I właśnie tutaj można posiłkować się tą funkcją zoom w lampie błyskowej, żeby jak najbardziej zawęzić strumień naszego błysku, po to, żeby on się nie rozpierzchał po całej sali gimnastycznej. Aczkolwiek, jak sami widzicie, nic no nie dało. Była totalna ciemność, lampa błyskowa błyskając rozświetlała mi calutką salę gimnastyczną. Chyba nie o to nam chodziło.
Kilka dni później uznałem niestety, że nie mogę tego tak zostawić. Nie mogę pokazać wam, że nie wyszło. Nie umiem. Nie, muszę umieć. W każdym razie pojechałem na pomost w środku nocy. Było strasznie zimno, zmarzliśmy. Zadzwoniłem do moich uczniów, Adriana i Huberta, pozdrawiam chłopaki. Pojechaliśmy na pomost robić zdjęcia. Było totalnie ciemno. Ustawiliśmy lampę na statywie, wycelowaną razem z aparatem. Lampa stała bardzo blisko aparatu. Celowała praktycznie bardziej w górę, tak tam, gdzie mniej więcej piłka miała lecieć, gdzie się miała pojawić. W momencie, kiedy rzucałem tą piłką, ustawiłem oczywiście wszystkie parametry prawie identycznie jak te wcześniejsze. Ustawiłem to i wykonywałem zdjęcie. Zwróćcie uwagę, że światło, które wydobywało się z lampy błyskowej, nie wracało w żaden sposób. Nie wracało, nie oświetlało nic innego, więc tylko i wyłącznie moje wszystkie piłeczki zostały zarejestrowane i chyba o to nam chodziło. Muszę się wam teraz do czegoś przyznać. Jak zaobserwowaliście na pierwszych zdjęciach w sali gimnastycznej, ja byłem też zarejestrowany w kilku miejscach. Na tym zdjęciu na pomoście już nie. Muszę się wam przyznać do tego, że trochę oszukałem. Więc jak to zrobiłem? Zrobiłem tak. Najpierw zrobiłem zdjęcie. To zdjęcie. Czyli dokładnie tak samo jak na sali gimnastycznej. Potem zrobiłem to zdjęcie. I te dwa zdjęcia. I te dwa zdjęcia wymaskowałem, skleiłem. Tak, żebym ja był tylko pojedynczy. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Efekt jest lepszy i chyba lepiej to wygląda. Jest to pokazać przynajmniej. Nie mógłbym tego tak zostawić, zrobić tylko i wyłącznie takie samo jedno zdjęcie, bo pojechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów po to tylko, żeby zrobić jedno zdjęcie. No nie, zrobiliśmy trochę więcej. Zrobiliśmy trochę więcej tych zdjęć, więc słuchajcie, pomyśleliśmy, że będziemy biegać, skakać po tym pomoście, a lampa będzie sobie błyskać. Co z tego wyszło? Sami zobaczcie. Przynajmniej zrobiło się nam trochę cieplej. Na sam koniec pokażę wam, co można jeszcze ewentualnie zrobić w zdjęciach stroboskopowych w ten sposób, aby zarejestrować i zatrzymać ruch, poszczególne elementy, poszczególne etapy ruchu, czegokolwiek. Fajna zabawa. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że dałem radę. Mam nadzieję, że polajkujecie, skomentujecie, zasubskrybujecie. Po to, abyśmy mogli dalej oglądać. A ja nagrywać. Dzięki śliczne, do zobaczenia zapewne za tydzień. Trzymajcie się, hej!